cel został osiągnięty. Grupa mieszkańców niezadowolonych z rządów burmistrza Olgierda Dąbrowskiego pociągnęła za sobą tłumy. W niedzielnym referendum 62% Ostrudzian opowiedziało się za odwołaniem włodarza. Do urn poszło ponad 8 tysięcy wyborców, z czego więcej niż 5 tysięcy domagało się w mieście zmian. Niecałe 3 tysiące z dotychczasowych rządów było zadowolonych. Jest fajnie w Ostrudzie. Ja mieszkam na stałe w Olsztynie. Uczę się tam i naprawdę w Olsztynie nic się nie dzieje. W Ostrudzie jest trochę rzeczy do zrobienia. Robi się. Nawet jak przegiął z tą fontanną za 2 miliony złotych, to i tak coś się dzieje. Jest tak, zrobione dużo, nie? Bardziej się Ostróda rozwija dynamicznie jak inne miasta w porównaniu z innymi miastami i uważam, że powinni dostać. To tu na osiedlu plebiscytowym rozpętało się piekło. My po prostu panu nie wierzymy. Nieugięty burmistrz chciał zlikwidować szkołę. Spotkania z rodzicami nie ugasiły gorących zamiarów ówczesnego przedstawiciela miasta. Proszę mi podać przykład, czy jakichkolwiek danych zabroniliśmy, czy nie daliśmy. To była jednak kropla w morzu potrzeb zbulwersowanego społeczeństwa. Wśród zarzutów wysuwanych burmistrzowi są m.in. zbyt drogie bilety komunikacji miejskiej czy wysokie bezrobocie. Ja zagłosowałem za tak, nie? Za zmianami, żeby nie było oszustwa, żeby było lepiej. No mam nadzieję, że to coś zmieni. Przyjdzie nowe, będzie lepsze, nie będzie kontrowersyjne, nie będą ludzie gadać. Może coś zmieni się, na lepsze czy na gorsze zobaczymy, ale będą zmiany. A pani jak uważa? No ja to również uważam to jak mąż. Teraz czeka Ostrudę zarząd komisaryczny, a Urząd Miasta nieuniknione czystki. Wraz z burmistrzem mury ratusza opuszczą jego zastępcy Grzegorz Socha i Krzysztof Rzęda. Wybory kolejnego burmistrza muszą się odbyć w ciągu 90 dni, więc na przełomie sierpnia i września. Będzie wyznaczony komisarz, a na następnym etapie odbędą się wybory samorządowe, w których będą pewnie różni kandydaci. A ci są już praktycznie znani. Oto wstępna lista. Czesław Najmowicz, Grzegorz Kierozalski, Jan Nosewicz i Olgierd Dąbrowski. Trzeba się uczyć na statystyce. Takich referendów w Polsce już było kilkaset. No i zwykle tak, jeśli burmistrzowie, wójtowie, prawda, prezydenci miast zostają, to często tylko dlatego, że próg referendalny nie został osiągnięty. Natomiast w samym głosowaniu zwykle jest więcej tych osób, które chcą odwołania. Natomiast powiem jedno, co jest pocieszające, że większość tych burmistrzów potem wygrywa w wyborach. Czarnym koniem wyborów ma być przedstawiciel grupy referendalnej. Nazwisko jeszcze jest owiane tajemnicą, ale już wiadomo, że na pewno będzie to mężczyzna. My jako grupa referendalna jesteśmy bardzo odpowiedzialni. Mamy swoje pomysły, mamy pomysły na to, jak mogłoby być zarządzane to miasto. I na pewno przedstawimy swojego kandydata, ale jeszcze nie teraz. W tej chwili toczą się rozmowy i myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy w stanie przedstawić z imienia i nazwiska naszego kandydata. Na koniec cofnijmy się trochę w czasie. Przed referendum została złamana cisza wyborcza. Do policji wpłynęły 3 zgłoszenia. Jedno dotyczyło rozklejania plakatów około północy, kiedy rozpoczynała się ta cisza. Jedno zgłoszenie mieliśmy, osoba na portalu społecznościowym umieściła hasło zachęcające do udziału w wyborach i jeden przypadek dotyczący gazetki, która była rozłożona podczas pikniku, w których były reklamy dotyczące odwołania bądź utrzymania na stanowisku burmistrza. Referendum zaktywizowało wielu Ostrudzian. Dla nas jest to wielki sukces. Jedni skupili się na nawoływaniu do swoich racji, a drudzy na głosowaniu. Lekcja demokracji została odrobiona. Losy Ostrudy są w rękach mieszkańców, no i komisarza, którego poznamy w najbliższym tygodniu. O tym, że od roli bezrobotnego do roli pracownika jest długa droga, wiedzą nawet ludzie młodzi i wykształceni. Do grona poszukujących zatrudnienia należą również osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Dla nich ta droga jest nie tylko długa, ale i kręta. 23-letni Dominik Tarnowski z Ostrudy ma zaburzenie ze spektrum autyzmu. Chłopak ukończył specjalne szkoły, teraz szuka pracy. Mama młodego mężczyzny twardo stąpa po ziemi i ma świadomość, że syn tak szybko marzenia może nie spełnić. Teraz największym problemem dla mnie jest, żeby on się odnalazł na tym rynku pracy. Niestety, tu jest problem, ponieważ on najbardziej chciałby pracować w ogrodnictwie. To jest jego pasja.
Dla rodzin z tym samym problemem została zorganizowana konferencja. W spotkaniu pod nazwą Niezależność osób z niepełnosprawnością intelektualną w życiu społecznym – mity czy rzeczywistość – wzięli udział także pracodawcy. Właściciele firm, owszem, zaczynają coraz częściej otwierać się na wszystkich bezrobotnych, ale z dużą rezerwą. Osoby z upośledzeniem umysłowym rzadko są zatrudniane na stałe. Uzgodniliśmy kiedyś z ośrodkiem, że u nas będziemy dawać szansę wielu osobom, żeby się nie ograniczać do jednej, tylko po prostu o różnym stopniu niepełnosprawności sprawdzać tych ludzi, jak oni będą się sprawowali u nas, jaka jest ich, powiedzmy, wytrzymałość na różne stresy związane z pracą. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym pomaga przełamywać stereotypy i aktywizować podopiecznych placówki. Przynętą na pracodawców jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Instytucje łączą siły i stwarzają pole do popisu dla przełożonych i pracowników. System finansowań proponowany przez PFRON przynosi efekty. I ten instrument jest taką zachętą, która zwiększa szanse i samej osobie w funkcjonowaniu na stanowisku pracy i pracodawcy, który ma pewne takie zabezpieczenie, że jeśli ta produktywność jest może troszkę niższa momentami, to jednak, czy w niektórych obszarach, to ma tą rekompensatę. Większość niepełnosprawnych jest oceniana przez szefów jako ludzie odpowiedzialni, sumienni oraz cenni. Dobrych słów pada wiele, tylko miejsc pracy nadal mało. Niezależność staje się pojęciem coraz bardziej odległym i to nie tylko w przypadku sprawnych inaczej. Bezrobocie jest odwiecznym problemem, który zdążył odczuć na własnej skórze niestety nie jeden obywatel. Tym razem na ostródzkim stadionie w roli gospodarza nie wystąpili piłkarze Sokoła Ostróda, a zawodnicy Stomilu Olsztyn. Wszystko za sprawą memoriału Józefa Łobockiego, wybitnego szkoleniowca, który przez całe swoje życie związany był z klubami z regionu Warmii i Mazur. Memoriał w tym roku miał swoją kolejną edycję. Raz w roku piłkarze, działacze i kibice spotykają się, by uczcić jego pamięć. Operator ostródzkiego stadionu, Żegluga Ostródzka Elbląska, o organizację tego spotkania starała się od wielu miesięcy. Pomysł narodził się jakiś czas temu i rozmowy trwają od ponad pół roku z organizatorem. Organizator po pierwszym spotkaniu i wizji lokalnej na terenie obiektu uznał, że rzeczywiście ten kompleks sportowo-rekreacyjny stanowiłby naprawdę ładną scenerię, jeśli chodzi o to wydarzenie. 1 czerwca w Ostródzie Stomil Olsztyn zmierzył się z reprezentacją gwiazd Warmii i Mazur. W tym zespole zagrali piłkarze, którzy w naszym regionie zaczynali swoją piłkarską karierę. Niestety w Ostródzie zabrakło Rafała i Łukasza Gikiewiczów, aktualnych mistrzów Polski ze Śląska Wrocław, ale na murawie pojawił się Tomasz Zachorski, który w reprezentacji Polski rozegrał 13 spotkań, czy piłkarze Korony Kielce, bramkarz Zbigniew Małkowski i pomocnik Paweł Sobolewski. Tradycją memoriałowych spotkań jest zaproszenie do zespołu gwiazd piłkarzy z klubu, w którym organizowany jest mecz. Z Sokoła wydelegowano na to spotkanie Bogdana Miłkowskiego i Piotra Remiszewskiego. Kibice na ten mecz nie musieli nabywać biletów. Wstęp na stadion był darmowy, a na bramki czekali do drugiej połowy spotkania. W regulaminowym czasie gry padł remis 2-2. O losach meczu zadecydowały rzuty karne, w których lepsza okazała się drużyna gwiazd, wygrywając 4-3. Nie po każdym pamięć będzie tak żywa jak po Gustawie Gizewiuszu. Polsko-ewangelicki kaznodzieja rozwinął wszechstronną działalność w obronie Mazurów, występując przeciwko germanizacji. Mieszkańcom Ostródy jest to postać szczególnie bliska. W latach 1835-48 ten wybitny działacz mieszkał właśnie w tym mieście. Prochy Gizewiusza spoczywają na ostródzkim cmentarzu Polska Górka. Jego imię nosi Szkoła Podstawowa nr 2. Uczniowie placówki uczestniczyli w prezentacji wydawnictwa pokonferencyjnego zatytułowanego Gustaw Gizewiusz 1810-1848, kaznodzieja, folklorysta, publicysta. Gizewiusz urodził się w 1810 roku, 200 lat temu i 2 lata temu była sesja naukowa w tym zamku, zorganizowana przez Muzeum w Ostródzie i Ośrodek Badań Naukowych, poświęcona tej postaci. Jest to postać ważna dla polskiej kultury i dziedzictwa historycznego Mazur.
Konferencja naukowa miała miejsce w Ostródzie w maju 2010. Zebrane materiały pozwoliły wydać publikację poświęconą tej postaci. W książce znajdujemy m.in. informacje na temat Ostródy z tamtych lat, działalności duszpasterskiej kaznodziei oraz miejsca Gizewiusza w folklorystyce polskiej. Na tle innych zbieraczy, a szczególnie Oskara Kolberga i Józefa Lompy, Ślązaka, nasz mazurski zbieracz plasuje się na pierwszym miejscu, ponieważ wyprzedził w swoim nowatorskim podejściu do zbierania materiału ludowego tamtych dwóch, którzy zajmują znaczącą pozycję, i wszystkich innych, którzy takiej pozycji nigdy nie osiągnęli. Nad publikacją pracował sztab profesorów. Niektórzy poświęcili Gizewiuszowi praktycznie całe życie. Dla Janusza Jasińskiego to 60 lat pracy nad życiorysem wybitnego Mazura. Historyk prowadzi badania naukowe nad dziejami Warmii i Mazur, Prus Wschodnich oraz Pomorza w XIX wieku. Na jego dorobek składa się około 700 publikacji, w tym 9 książek i 13 zredagowanych monografii. Gizewiusz dla autora jest od lat numerem jeden. No więc rzecz prozaiczna trochę. Mianowicie jako student byłem tu na tych terenach, przyjeżdżałem na wakacje. I mój profesor Andrzej Wojtkowski, który się interesował Gustawem Gizewiuszem jeszcze w okresie międzywojennym, jak usłyszał, że chciałbym pisać pracę magisterską na temat Mazur, od razu wyjął królika z rękawa i powiedział, no to pisz pan o Gizewiuszu. Gustaw Gizewiusz niewątpliwie był i będzie inspiracją dla niektórych osób. Pytanie, jak wielu zechce sięgnąć po pozycje takie jak ta. Jedno jest pewne, postać sprzed lat jest nadal żywa w sercach Polaków, bynajmniej niektórych. Właśnie rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. To największa impreza sportowa, jaka organizowana jest przez nasz kraj. Kibicami zawładnęła już Euromania. Czapki, szaliki, flagi czy koszulki w biało-czerwonych barwach to gadżety kibiców. Na ostródzkich ulicach widać już atmosferę mistrzostw. I choć to w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu czy Wrocławiu odbywać się będą mecze, to w Ostródzie kibicować swoim ulubionym drużynom będzie można w strefie kibica, która zlokalizowana jest w kompleksie sportowo-rekreacyjnym. Ostróda dostała licencję UEFA na transmisję meczy 2012. Przy wykorzystaniu infrastruktury na stadionie chcemy stworzyć mieszkańcom Ostródy niepowtarzalną atmosferę do kibicowania. Dla kibiców jest udostępniony sektor na trybunie krytej. Wspólne oglądanie piłkarskich spotkań ma być namiastką atmosfery, która panować będzie na 8 stadionach w Polsce i na Ukrainie. Chcemy transmitować wszystkie mecze w weekendy w fazie grupowej i w momencie fazy pucharowej już wtedy transmitujemy wszystkie mecze. Impreza ma charakter otwarty. Wstęp do ostródzkiej strefy kibica jest więc bezpłatny. Żegluga Ostródzko-Elbląska na każde weekendowe spotkanie będzie przygotowywać atrakcje dla najmłodszych kibiców, tak by w strefie kibica nikt nie mógł narzekać na nudę. Oby tylko piłkarze dzięki swojej fantastycznej grze wprawiali wszystkich w doskonały nastrój. Wojciech Gudaczewski w końcu wyszedł ze swoją pasją na światło dzienne. Kolekcjonowanie figurek żołnierzyków to życiowe hobby ostrudzianina. Plastikowe ludziki niczym prawdziwi mundurowi pamiętają burzliwe czasy. Okres bitew i wojen pozostawił po sobie ślad w postaci zniszczonych uniformów i licznych amputacji kończyn. I tu Gudaczewski przyjmuje dowodzenie. W domowym zaciszu odbudowuje szeregi prowadząc polowy szpital. To jest plastik i ten plastik ma nawet kilkadziesiąt lat. Czyli to są ubytki farby, ubytki zbrojenia, często żeby taką figurkę dobrze zaprezentować, pokazać, potrzeba czasu, potrzeba tego, żeby ją jej dokleić, domalować, a czasami polakierować, żeby pokazać je innym albo po prostu postawić na półce. Wojciech Gudaczewski na co dzień służy w szeregach starostwa. Pełniąc funkcję rzecznika spisuje się dosłownie na medal, ale to stanowisko generała siedzi w głowie kolekcjonera. Wieczorami wolno od rozkazów zamienia się w prawdziwego dowódcę swoich plastikowych oddziałów, bo to co go w życiu najbardziej podnieca to właśnie wojskowość.
Byłem żołnierzem przez 18 lat, ale to myślę, że to nie tyle wpłynęło na tą decyzję życiową. Niemniej jednak takie kolekcje, właśnie tu w przypadku kolekcji żołnierzyków, one wyzwalają wiele innych ciekawych informacji i dążenia do wiedzy, bo to są figurki z różnych okresów historycznych, więc poznawanie historii, uzbrojenia, wojskowości, to były rzeczywiście elementy, które potem w dorosłym życiu miały znaczenie. Wojciech Gudaczewski paja się żołnierzykami od najmłodszych lat. Jako dziecko miał ich 1000, teraz kilkaset. Dlatego człowieka czas zatrzymał się w miejscu. Figurki pozyskuje poprzez aukcję, a czasami otrzymuje w prezencie. Z okazji otwarcia nietypowej ekspozycji dostał kilka sztuk. Mężczyzna postawił sobie za punkt honoru, że nie spocznie, dopóki nie ocali od zapomnienia starych polskich ludzików. Kilka lat temu tu w bibliotece było spotkanie kolekcjonerów figurek. Co prawda nie było nas dużo, bo to były 3 osoby, ale to też na pytanie, czy to nie jest dziecinna pasja, powiem, że przyjechał pan Jarosław Szczepański, wówczas rzecznik prasowy Telewizji Polskiej, a obecnie rzecznik prasowy Kancelarii Sejmu, który przywiózł ze sobą olbrzymią kolekcję figurek. No i też mieliśmy okazję niektórymi figurkami się wymienić. Wojciech Gudaczewski nie czuje się osamotniony, co motywuje go do dalszych poszukiwań plastikowych figurek. Osoby posiadające żołnierzyki i mające ochotę dopomóc kolekcjonera w jego mozolnej zbieraninie mogą to uczynić, zgłaszając się do zamkowej czytelni. O sukcesach sportowców z klubu Kyokushin Karate informowaliśmy Państwa wielokrotnie. Ponownie sportowcy z Ostródy do swojej bogatej kolekcji mogą doliczyć kolejne medale, które wywalczyli w Ostrowi Mazowieckiej na 8. ogólnopolskim turnieju Karate Kyokushin. Były trudne zawody, ponieważ w zawodach startowało 400 zawodników w 28 ośrodków liczących się nawet w Polsce i no, było ciężko, ale... Ale z tych zawodów przywieźliśmy w sumie 12 medali. Mieliśmy 8 brązowych, 2 srebrne i 2 złote. Droga do medalu podczas tych zawodów była długa. Niektórzy z zawodników, żeby znaleźć się na podium, musieli stoczyć aż 5 walk. 12 medali sportowców z Ostródy zaowocowało 8. miejscem w klasyfikacji drużynowej. W klubie trenuje ponad 200 osób. Jak się okazało, karate to sport niezwykle rodzinny. Tutaj rodzin jest bardzo wiele. W tej chwili jest prawie 20 rodzin, które trenują u nas. Są to zarówno i rodzeństwa, jak są też i mamy, rodzice, tata, syn, córka. Wszyscy ćwiczą razem na jednej sali generalnie. Maja Kutryb-Wójcik w jednej sali treningowej spotyka się ze swoim synem Tymoteuszem. Latorość trenuje już od 3 lat. Jego mama rok temu postanowiła, że swój wolny czas również poświęci na karate. Najpierw ty się zaczął trenować 4 lata temu. No zawsze był takim dzieckiem, że tak powiem, nadruchliwym, więc stwierdziłam, że karate będzie mu służyło, jeśli chodzi o właśnie tą nadruchliwość. No i się nie pomyliłam. Tymek, co ty robisz na karate? Co robicie na takich zajęciach? Ćwiczymy. A na czym polegają wasze ćwiczenia i wasze treningi? Żeby dobrze na zawodach wypaść i żeby zdobyć pierwsze miejsce. Karate zafascynowało też rodzinę Żeguniów. Ojciec, syn i córka regularnie przychodzą na treningi do ostródzkiego klubu. Na sali treningowej spotykają się 2 razy w tygodniu. Któregoś tam dnia znajomy powiedział, że córka chodzi na takie zajęcia, a generalnie czegoś szukaliśmy, żeby robić w zimę, żeby się ruszać, coś ćwiczyć. I tak dzięki znajomemu tu trafiliśmy. Wciągnęło najpierw mnie, później syna, czy syna odwrotnie, najpierw Kubę, później mnie, a na końcu Zuzia. Dobrze. Kuba, od ilu lat ty trenujesz karate i co robicie na takich treningach? Ja już trenuję od 6 lat, no różnie, czasem no, walczymy, jakieś rozciąganie jest, czasem są wytrzymałościowe treningi. A ty powiedz nam, od ilu lat ty trenujesz karate i czy tobie się to podoba? Ja pół roku trenuję i bardzo mi się podoba karate. Półroczne treningi zaowocowały pierwszymi medalami. Zuzanna Żegunia z ostatnich zawodów przywiozła srebrny medal. Złoty krążek był niezwykle blisko, ale w dogrywce młoda zawodniczka uległa swojej rywalce. Janusz Trzeciak od dziecka marzył, żeby uprawiać sztuki walki. Marzenie te zaczął spełniać ze swoim synem w dorosłym życiu. Ja chciałem od młodych lat trenować i nie było wcześniej możliwości. Dopiero później tutaj po kilkunastu latach w Ostródzie takie coś się powstało. No i zacząłem trenować. Syn był troszeczkę za mały jeszcze,
jak już podrósł, to go wciągnąłem po prostu w to. Ile miałeś lat, jak zacząłeś trenować karate i czy to fajnie, że z tatą spotykasz się na jednej sali treningowej? Zacząłem trenować, jak miałem 13 lat i podoba mi się z tatą trenowanie. Czas z rodziną można spędzać na wiele sposobów. Te rodziny wybrały wspólne treningi karate. Zawodnicy po długim sezonie mają teraz okres roztrenowania. Latem pojadą na obóz sportowy, na którym przygotowywać się będą do Galicia Cup, prestiżowych zawodów w Leżajsku. Dzień Matki, Dzień Dziadka i w końcu Dzień Dziecka. Każdy w roku ma swoje małe święto. Najmłodsi obchodzą je 1 czerwca. Z tej wyjątkowej okazji aktorzy krakowskiego teatru wystawili w amfiteatrze przedstawienie o Smerfach i Gargamelu. Dzieci miały niezły ubaw i co ważne, nie miały zajęć lekcyjnych. W ostródzkich placówkach oświatowych dzień szkolny daleki był od kartkówek i sprawdzianów. I tak na przykład w szkole podstawowej numer 1 uczniowie wcielili się w ulubione postaci z bajek. Śpiąca królewna lub Kubuś Puchatek. 1 czerwca to właśnie ci bohaterowie wiedli prym. W murach jedynki było kolorowo, radośnie i na totalnym luzie. Wielki rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka odbył się w Parku Kolisa. Wstęp i wszystkie atrakcje były bezpłatnie. Przyjażdżki w siodle, słodkie niespodzianki dla dzieci, pieczenie jaszczura przy ognisku czy jazda na gokartach to niektóre z propozycji skierowanych do najmłodszych, którzy niewątpliwie na takie chwile liczą nie tylko raz do roku. W sobotę piłkarze, kibice i działacze czekali na rozpoczęcie meczu Sokoła z Polonią Pasłęk. Zawodników dzieliło 90 minut, które musiało zakończyć się zwycięstwem, by na dwie kolejki przed końcem rozgrywek cieszyć się z upragnionego awansu do trzeciej ligi, w której Sokół nie grał od wielu lat. Przez pierwsze 40 minut kibice zgromadzeni na stadionie chyba przecierali oczy ze zdumienia, bo broniąca się przed spadkiem Polonia Pasłęk całkiem nieźle radziła sobie na ostródzkiej murawie. Podopieczni Czesława Żukowskiego dwoili się i troili, by pokonać bramkarza Pasłęka. Na początku spotkania bramkę próbował zdobyć Paweł Szymański. Swojej szansy nie wykorzystał też Bogdan Miłkowski. Dopiero w 40 minucie Sokół uzyskał prowadzenie. Bramkę na 1-0 zdobył Marek Śnieżawski, który wykorzystał podanie Karola Narojczyka. Ten sam zawodnik zdobył gola na 2-0 w 43 minucie. W drugiej połowie to Sokół dyktował warunki na boisku, co zaowocowało kolejnymi bramkami. W 56 minucie po raz drugi na listę strzelców wpisał się Karol Narojczyk, a Sokół prowadził już 3-0. Wynik spotkania podwyższył najskuteczniejszy snajper czwartej ligi Bogdan Miłkowski. Mecz zakończył się wynikiem 5-0, a ostatnią bramkę w tym spotkaniu zdobył Paweł Szymański. Dzięki tej wygranej Sokół zapewnił sobie awans do trzeciej ligi. No, bardzo się cieszymy, tym bardziej, że w miarę szybko go sobie zapewniliśmy, 3 kolejki przed końcem, więc na pewno jest zadowolenie, jest taka satysfakcja, że to, co zostało nakreślone razem tu wspólnie, bo to nie tylko drużyna, nie tylko ja, zdobyliśmy ten awans i już jesteśmy tego pewni. Na pewno będziemy chcieli utrzymać to pierwsze miejsce w tabeli, żeby awansować z pierwszego miejsca. Na pewno jest jeszcze Puchar Polski. No i tutaj chciałbym również bardzo podziękować panu trenerowi Radziwonowi, który na pewno tą pierwszą rundę, w tej pierwszej rundzie to on prowadził zespół, ja przyjąłem ten zespół na drugim miejscu w tabeli, także tutaj na pewno należą się również słowa podziękowania i ten awans, część tego awansu na pewno jest po stronie trenera Radziwona. Czekaliśmy cały czas, stres był, napięcie, ale chłopaki zagrali dzisiaj naprawdę rewelacyjny mecz, zresztą cała kolejka występna jest pięknie idzie i cóż, mamy po 20 latach upragnioną trzecią ligę, ale to dopiero początek drogi, a myślę, że musimy liderować w czwartej lidze, tak chcemy zakończyć ten sezon, a następnie w trzeciej lidze na jesieni iść cały czas do przodu, tak żeby tą drugą ligę w perspektywie jak najszybciej zapewnić. Po ostatnim gwizdku sędziego na stadionie wybuchła prawdziwa radość. Piłkarze, kibice i działacze w końcu mogli świętować wywalczenie upragnionego awansu.
ten cel, który został postawiony nam na początku czerwca, rok temu, gdy zaczęliśmy przygotowania. Cel był jasny, dążyliśmy do niego krok po kroku, czyli kolejka po kolejce, od 3 punktów do 3 punktów. Nie zawsze to wychodziło, nie zawsze ta gra wyglądała dobrze. No ale na pewno się cieszymy, bo nie po to trenujemy 4 razy w tygodniu, piąty wyjazd meczowy. Troszeczkę zaniedbujemy domy, dziewczyny. No i naprawdę bardzo się cieszymy, tym bardziej jestem w tym klubie już od paru lat i kilka podejść było nieudanych, teraz na szczęście udało się. Jesteśmy bardzo z tego dumni, chcielibyśmy podziękować z tego miejsca wszystkim kibicom, wszystkim ludziom, którzy nas wspierali, nawet tym, którzy nas nie wspierali. Udało się osiągnąć wielki sukces na 2 kolejki przed zakończeniem, teraz mamy spokojne głowy, możemy się zająć przygotowaniem do Pucharu Polski. Na prawdziwe świętowanie awansu przyjdzie czas po zakończeniu sezonu. Mecz ostatniej kolejki ze Stomilem Olsztyn zostanie rozegrany w Ostródzie. Po jego zakończeniu planowana jest feta na ostródzkim Molo.